Jesteśmy teraz w Muzeum Przyszłości, gdzie możemy zobaczyć, jak będą miasta w przyszłości wyglądać. Gdyby ktoś się zastanawiał, jak będzie wyglądać moda w przyszłości, no to to jest odpowiedź. Tak więc zbierajcie plastikowe butelki. Chłopczyk porusza chyba tą panią. Jadą razem samochodem przyszłości. Zrobione z grzybów. Tam jest bawełna.
to chyba sztuczne mięso. Kolorówkę do jedzenia. Tak w przyszłości będą wyglądały maszyny do drukowania jedzenia 3D. Mamy tutaj pojemnik z komórkami ryby, inkubator. Będziemy dostawać takie kosteczki ze składników odżywczych. Kto wie, może to lepszy system. Mamy ludzkie twarze narysowane przez robota. Jak robot nas widzi? Tu mamy Van Gogha bez ucha. I tu właśnie mamy jego ucho wyhodowane z materiału genetycznego. Tu mamy różne usprawnienia noworodków. To na przykład dzięki takiemu kształtowi czaszki będzie w stanie pracować w wyższych temperaturach. Inny będzie bardziej aerodynamiczny i dostarczało więcej tlenu, dzięki czemu będzie lepsze w sporcie. A jeszcze inny będzie miało lepsze zdolności do absorbowania składników odżywczych i będzie bardziej odporny na stres. I tak wygląda przyszłość nasza. Mamy hybrydę orangutana i człowieka.